Już 10 stycznia na scenie Ciśnień Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu odbędzie się premiera musicalu Gracjan Pan. Głównym bohaterem jest youtuber i kontrowersyjny artysta Gracjan Rostocki. Autorem scenariusza jest Natalia Fiedorczuk, a spektakl reżyseruje Cezary Tomaszewski. Zaczęło się to wszystko tak, że bardzo, bardzo chciałem, żeby w tym teatrze wykreował przedstawienie Cezary Tomaszewski. Zaprosiłem Cezarego na spotkanie. Rozmawialiśmy o tym, co to by mogło być, jakie przedstawienie chciałby zrobić tutaj Cezary. Cezary przedstawił mi kilka swoich pomysłów, z których najbardziej mi się spodobał musical opowiadający o świecie Gracjana Rostockiego. Musical Gracjan Pan, który będzie miał swoją premierę 10 stycznia na tej scenie, na scenie Ciśnień. Pozwolą Państwo, że przedstawię wszystkich realizatorów. Scenariusz napisała Natalia Fiedorczuk. Reżyserią, tak jak wspomniałem, zajmuje się Cezary Tomaszewski. Cezary Tomaszewski, którego spektakl w Kapitolu mogliśmy oglądać raz. Był to spektakl Cezary idzie na wojnę, który był grany podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Tacy oryginalni, chcesz mieć z nami coś wspólnego? Niech się przyłącz do nas, kolego! Wszystkie głupie zwyczaje mamy gdzieś i innym ludziom chcemy radość nieść. Jesteśmy przeciwni całemu złu i precz mówimy mu! Natalia Fiedorczuk, Cieślak, wspaniała pisarka. Świetnie napisała teksty, które są mottem Gracjana. Na przykład, czy w związku z tym, że ktoś nie zrozumie, nie powinniśmy tańczyć, czy jak ktoś się będzie śmiał, nie powinniśmy śpiewać. Cały czas mówimy o tym, żeby rzeczywiście w naszej, żeby być wolnym i rzeczywiście robić to, na co mamy ochotę, w sensie ekspresji artystycznej. Gracjan o tym mówi i właściwie chyba jest jedyną osobą, która to tak bezkompromisowo od tylu lat robi. Nie ma innej osoby. Wszyscy poddają się modą, krytyce, chcą być ciągle na fali lub nie, w związku z tym są całkowicie nieautentyczni, a wręcz identyczni. Przez Gracjana ręce przepływają wszystkie formaty współczesnej kultury internetowej, czyli cała moda na gotowanie, wideoklipy, testy, w sensie oceny, live'y z testami produktów. Tylko że on robi to zawsze w jakiś taki swój absolutnie nieprawdopodobny sposób, który niczego nie ocenia. W sensie w życiu nie spotkałem osoby, która testując kefiry mówi, że wszystkie są fajne i że różnorodność to jest jakaś taka podstawowa rzecz, która powinna być doceniana, a nie zwalczana. Także Gracjan jest jakimś, no, jakby głos Gracjana, czy tematy Gracjana są jakieś podstawowe do tego, żeby się nad nimi pochylić, bo on mówi o czułości, empatii, wolności, miłości, szczęściu. I żeby nasza planeta, że tak powiem, nie grzęzła tak straszliwie szybko w otchłani zła. Gracjan jest rzeczywiście jakimś istotnym głosem, natomiast oczywiście bardzo łatwo go przeoczyć przez to, że on jednak jest kontrowersyjny i dla wielu dziwny i przerażający, no ale wtedy trzeba się lekko, moim zdaniem, nad sobą zastanowić, znaczy gdzie te lęki są ulokowane, że taka niewinna osoba i taki, jak my to nazywamy go, Piotrusiem Panem, może sprowokować aż taką nienawiść. Jestem taki całkiem normalny, bo jestem taki oryginalny, chcesz mieć ze mną coś wspólnego, więc się przyłącz do mnie, kolego. Wszystkie głupie zwyczaje mam gdzieś i innym ludziom chciałbym radość nieść. Jestem przeciwny całemu złu i precz mówię mu. A teraz wszyscy razem.
przedstawienie nie jest biograficznym przedstawieniem o Gracjanie. Ono jest rzeczywiście uniwersalne w tym sensie, że opowiada o nas w dobie, o nas ludziach z 2020, w dobie internetu i o tym tak naprawdę, gdzie jesteśmy zagubieni, czego szukamy. Jak mówiłem, teksty piosenek są Gracjana, natomiast tekst jest Natalii Fiedorczuk, w związku z tym rzeczywiście ta opowieść się tak napina i faluje w zaskakujący też dla nas sposób. Tak samo jak połączenie muzyki Tomka Leszczyńskiego z Bachem i Mozartem. Rzeczywiście ten wszechświat jest jakiś totalny i jest zupełnie zaskakujący dla każdego, kto ma jakiś, jakąś, też tak powiem, wyklarowaną opinię na temat Gracjana, negatywną czy pozytywną. Normalni, to jesteśmy tacy oryginalni, ktoś mieć z nami coś wspólnego, więc się przyłącz do nas kolego. Wszystkie głupie zwyczaje mamy gdzieś i innym ludziom chcemy radość cieść. Jesteśmy przeciwni całemu złu i precz mówimy mu. Jesteśmy całkiem normalni, bo jesteśmy tacy oryginalni. Chcesz mieć z nami coś wspólnego, więc się przyłącz do nas kolego. Gracjan rewolucję świata zaczyna od najprostszych gestów międzyludzkich, takich naprawdę drobnych. A od czego zaczynać? Od tego zaczynać, nie od wielkich rewolucji. A piosenki rzeczywiście mamy, ja to nazywam hitami, hity. Tomek jest wybitny, dlatego że też nazwijmy to Gracjan śpiewa w swój bardzo specyficzny sposób, w związku z tym czasami trudno jego melodię zrozumieć. Tomek się nad tym pochylił i część piosenek jest wysłyszanych i zaaranżowanych przez Tomasza Leszczyńskiego, a część jest skomponowana na nowo do tekstów Gracjana. Jeśli by zedrzeć z tych piosenek osobę Gracjana i dać komuś do przeczytania jako zwykły wiersz czy tekst piosenki, nie wiem, czy ktokolwiek by się zorientował, że to jest Gracjan, ponieważ tak naprawdę jego teksty są, jak już zedrzeć z niego tą powierzchowność, którą wszyscy oceniają bardzo, bardzo ostro, są naprawdę jakoś tam głębokie i dotykają takich ważnych rzeczy i mówią o sprawach, które tak naprawdę są istotne. I ja go porównuję trochę z takim, nie wiem, Stańczykiem może naszych czasów, z którego się wszyscy śmieją, a który mówi bardzo, bardzo ważne rzeczy i nikt nie chce go słuchać. To jest bardzo ciekawe też dla nas. Jeśli zapraszamy, wysłuchajcie, pomyślcie. Ten spektakl może trochę zmienić Wrocław. Może ludzie będą do siebie się milej odnosić. Taką mamy nadzieję.